Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem w filmie troszeczkę innym, ponieważ dotyczącym samochodu używanego. Samochody używane u mnie w zasadzie się już od dawna nie pojawiały, ale ja właśnie od tego zacząłem swoją przygodę z YouTube'em, także chciałbym do tego powrócić. Mam nadzieję, że stworzy się z tego jakaś seria, gdzie będziemy sobie oglądać i gadać o samochodach, najciekawszych samochodach używanych, jakie możecie kupić na rynku. W idealnym moim takim zamiarze sytuacja wyglądałaby w ten sposób, że ja jakiś samochód pokazuję, a Wy jako użytkownicy piszecie o nim wszystko, jego wady, zalety, czemu on się Wam podoba, czemu zepchnęlibyście go do Wisły w komentarzach, bo to będzie coś najbardziej pomocnego dla przyszłych użytkowników. Ja też poopowiadam Wam troszkę o tym modelu, pokażę Wam, jak taki samochód sprawdzić przed zakupem i na pierwszy ogień bierzemy sobie Mondeo. Także jedziemy. Cały pomysł na powrót do testowania samochodów używanych wziął się z mojej znajomości z komisem Auto Wilanowska. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem samochodu używanego, to moim zdaniem nie znajdziecie lepszego komisu w Warszawie. Ja to miejsce znam w zasadzie, można powiedzieć, całe życie, także zdecydowanie za nie ręczę. Jeśli chcecie kupić samochód albo też sprzedać, macie na przykład samochód z polskiego salonu, a już idealnie jak jesteście pierwszym właścicielem, to zdecydowanie zapraszam w to miejsce. Ja natomiast będę Auto Wilanowską regularnie odwiedzał i będę zabierał najfajniejsze egzemplarze do testów. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego fajna seria. A konkretnie do Mondeo. Wersja oznaczona symbolem MK5, czyli ta najnowsza, na rynku pojawiła się w 2012 roku, ale był to rynek amerykański i model nazywał się Fusion. Mówię o tym dlatego, bo w wielu ogłoszeniach z takim modelem się na pewno spotkacie. Samo Mondeo na rynku europejskim pojawiło się pod koniec 2014 roku, także chwila już od jego debiutu minęła. Samochód jest na rynku oczywiście mega popularny i to, co muszę podkreślić, to jest jeden z przedstawicieli ginącej niestety rasy, czyli limuzyn klasy D. Klasy, która jest jedną z moich ulubionych, a wygląda na to, że jeszcze 3, 4, może 5 lat i te samochody, pomijając premium, mogą po prostu zniknąć. Z jakimi samochodami rozglądacie się najczęściej szukając czegoś takiego? Passat, Insignia, Mondeo, Avensis. Ja bym dodał do tego jeszcze Accorda, który jest jednym z moich ulubionych samochodów. No i zobaczcie, Accorda już nie ma. Avensisa już nie ma. Po nim może płaczę troszkę mniej. O Mondeo też coraz częściej słyszę, że za chwilę z rynku zniknie. To samo o Talizmanie. Niestety wygląda na to, że są to ostatnie lata, w których możemy cieszyć się z jazdy takimi samochodami, także trzeba się troszkę śpieszyć. Jaki samochód konkretnie mamy w teście, a w zasadzie co tutaj jest pod maską? Dwulitrowy diesel o mocy 180 koni. I to jest silnik, który wydaje mi się jest optymalną jednostką do tego modelu. Jeśli wykorzystujecie ten samochód tak, jak powinno wykorzystywać się ten samochód, czyli do jazdy w trasie, odwdzięczy się on bardzo dobrą dynamiką. Spalaniem na poziomie 6-7 litrów mamy tutaj 400 Nm, także w zasadzie będziecie jechali z każdych obrotów, z każdego biegu. Bardzo dobry silnik. Wersji silnikowych, mocowych było tutaj chyba kilkanaście, także troszeczkę to za chwilę rozwinę. Skupmy się na razie na tym konkretnym modelu. Mondeo zostało zbudowane na tej samej platformie, co największe modele w gamie, czyli Galaxy, S-Max czy Edge. Także wiemy już na samym starcie, że jest to samochód bardzo duży. Chociaż ja powiem tak, on w świadomości pewnie w większości z Was wydaje się przeogromny w środku. On nie jest aż tak duży, jak mogłoby się wydawać, ale miejsca wewnątrz na pewno nikomu nie zabraknie. Bardzo przestronne auto z jednym haczykiem. Wersja kombi ma bagażnik o pojemności 500 litrów. To nie jest mało, ale to jest w zasadzie tyle samo, co w Focusie kombi. Także ja zdecydowanie spodziewałbym się tutaj czegoś większego, no ale 500 litrów, także narzekać jakoś mocno nie będziemy. Jak chcecie troszkę na coś ponarzekać, no to moim zdaniem ten design tutaj jakiś może najpiękniejszy nie jest, ale spasowanie jest w porządku, tutaj bym się jakoś mocno nie czepiał. To, co mi się nie podoba, to ten wyświetlacz, jego obsługa. On jest troszkę przekombinowany, nie jest jakoś najprostszy w obsłudze, ale oczywiście do takich rzeczy przyzwyczaić się można i to można łatwo. Za co natomiast uwielbiamy Forda Mondeo? No to oczywiście żadną tajemnicą nie będzie to, że chodzi o samo prowadzenie. To jest, jeśli nie lider w klasie, to jeden z liderów. Prowadzenie tego samochodu możemy uznać za wzorowe. Tak jak na przeciwległym biegunie, powiedzmy, będzie Avensis, który będzie wyróżniał się raczej tym prowadzeniem takim mocno średnim, to Mondeo może służyć za ideał. Na pewno dużą zaletą jest też sam wygląd. Obstawiam, że nieraz spotkaliście się z porównaniami tego modelu do
Aston Martina czy do Mustanga. One może oczywiście wydają się troszkę przesadzone, ale z drugiej strony to jest też moim zdaniem jeden z najładniejszych modeli na rynku i na pewno samym wyglądem będzie potrafił przyciągnąć klientów do siebie. No ale dobra, przyjrzyjmy się troszkę wariantom silnikowym, z jakimi dostaniemy Mondeo MK5. Omawiane Mondeo występuje w kilkunastu wariantach silnikowych, z których najpopularniejsze to benzynowy 1.5 EcoBoost o mocy 160 koni mechanicznych oraz diesle 2.0 TDCi o mocy 150 i 180 koni mechanicznych. Rzadziej spotkamy wariant 2.0 EcoBoost o mocy 203 i 240 koni mechanicznych. Ciekawostką jest natomiast pochodzący z Toyoty napęd hybrydowy o mocy 187 koni mechanicznych połączony z bezstopniową skrzynią ECVT. Kolejną ciekawostką jest również fakt, że przez pewien czas Ford oferował duże Mondeo z malutkim silniczkiem 1.0 EcoBoost o mocy 125 koni mechanicznych. Myślę, że ciekawym i dosyć rzadko spotykanym wariantem jest ta hybryda, nazwijmy to toyotowska. I myślę, że jeśli jesteście zainteresowani zakupem jakiegoś samochodu hybrydowego, nie Toyoty, to na pewno jest to samochód warty zainteresowania. No właśnie, co jest ważne w samochodzie używanym? Otóż jego awaryjność, czy raczej zależałoby nam na tym, żeby to była bezawaryjność. To jest oczywiście miejsce, w którym ja liczę na Was, na właścicieli tych samochodów, abyście dali znać, jak to faktycznie w praktyce wygląda. To, o czym można poczytać, na co najczęściej narzekamy, to jakieś usterki elektryczne. Mondeo to jest samochód, który może mieć miliard asystentów różnego typu, bardzo bogate wyposażenie, także ma co tutaj się zepsuć. Ogólnie, jak miałbym podsumować to wszystko, co czyta się o tym modelu, to nie jest to model jakoś specjalnie wyróżniający się na tle rywali na minus, ani też na plus. Koszty użytkowania są raczej przeciętne, zarówno jeśli chodzi czy o ubezpieczenie, czy o sam zakup, czy po prostu eksploatację, spalanie i części. Na pewno sporo części nie ma zamienników, też o tym czytałem, ale raczej jeśli chodzi o koszta, to tutaj tragedii nie będzie. Używane Mondeo w ogłoszeniach znajdziecie od około 30 tysięcy złotych, ale ja bym bardzo wystrzegał się takich wersji, takich wariantów, takich po prostu egzemplarzy, bo to jest za mało na kupienie pewnego samochodu tej generacji. Mówię oczywiście bardzo ogólnie, bo w zakupie używanego samochodu najważniejsza jest nawet nie sama marka, tylko dany konkretny egzemplarz i jego przeszłość, ale raczej szukałbym samochodów ponad 40 tysięcy, optymalnie około 50 tysięcy, jeśli przeznaczycie na zakup, będziecie w stanie kupić egzemplarz, którego raczej bać się nie trzeba. I jest to dobry moment, aby pokazać Wam, w jak prosty sposób możecie na przykład ten egzemplarz konkretny, jeśli bylibyście nim zainteresowani, sprawdzić. Zobaczcie. Zaczynamy oczywiście od wejścia na stronę carvertical.com, wpisujemy VIN, czekamy na pobranie raportu, raport jest, samochód został znaleziony, kupujemy raport, przesyłamy go do siebie na maila, czekamy dosłownie chwilę i wszystko gotowe. Zaczynamy od sprawdzenia, czy nie było żadnych uszkodzeń, punkt 5, uszkodzenie znaleziono. Także sprawdzamy sobie za chwilę, co było w samochodzie zepsute. Patrzymy też, czy samochód nie był kradziony. Nie był. I czy ktoś nie bawił się przebiegiem. Widzimy, że przebieg cały czas rośnie. Także jest ok. A wracając do uszkodzeń, widzimy, mamy zaznaczony przód. Nic strasznego z samochodem się na szczęście nie działo. Ale wiemy, że coś było. Możemy też sobie zobaczyć na zdjęciach, bo raport jest o tyle fajny, że często pokazuje również zdjęcia, jeśli byłby jakiś dzwon, to też byśmy go tutaj zobaczyli. A widzimy, że w tym przypadku nie miało miejsca nic strasznego. Oczywiście bardzo rzadko spotyka się samochody używane, które nie mają kompletnie żadnej przeszłości. Ważne, żeby to nie był żaden ogromny dzwon, żeby ten samochód nie był sklejony z dwóch, żeby sprzedawca po prostu nie oszukiwał, tylko tak jak macie tutaj przykład w Auto Wilanowskiej, pokazujemy samochód, pokazujemy raport, mówimy, co w tym samochodzie się działo po prostu i macie pełną świadomość tego, co kupujecie, a takich rzeczy zdecydowanie bać się nie trzeba. Podsumowując, gdybym ja miał porównać ten samochód do głównych rywali, czyli tak jak mówiliśmy, Passat, Insignia, wymieńmy Accorda, wymieńmy Mazda 6 i Avensisa, to największy sentyment z tych wymienionych mam oczywiście do Hondy Accord, którą sam posiadam, ale Mondeo myślę, że zdecydowanie znalazłoby się razem z Mazdą 6 na szczycie, bo po prostu to jest samochód z tych wymienionych przed chwilą, który daje najwięcej przyjemności z jazdy. A dla mnie osobiście jest to bardzo ważne. No i też wygląd. Mnie się on akurat mega podoba. I tak jak powiedziałem, czekam bardzo na Wasze komentarze, bo nie ma lepszego źródła wiedzy
niż opinie właścicieli, którzy na co dzień mierzą się z danym egzemplarzem. Piszcie jak najwięcej, stwórzmy sobie takie małe kompendium wiedzy o Mondeo MK5, dzięki któremu kupujący będą mieli pełną świadomość, czy taki samochód na starcie odrzucić, czy zdecydowanie warto się nim będzie zainteresować. A ja dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!